Weterani Roka Cieszyńskiego zagrali po raz pierwszy po czeskiej stronie. W piątek 12 maja w jazz klubie w czeskim Cieszynie odbył się m.in. ich koncert. WRC za granicą, pierwszy raz. Tak, jesteśmy za granicą, co prawda 30 metrów, ale za granicą. Rozpoczynamy trasę międzynarodową. Zawsze trzeba gdzieś zacząć. No właśnie, czeski Cieszyn na dzień dobry, no i właśnie wy się rozkręcacie, bo przed wami taka już naprawdę mini trasa koncertowa, trochę tych koncertów przed wami jest. Jest trochę koncertów, gramy na zlocie motorowym w Wiśle, później na Święcie Trzech Braci, na zakończenie święta i Dębowiec plus Puck. I do tego dochodzi jeszcze nieustalone terminy w kilku miejscowościach w obrębie Cieszyna. Dzisiaj taka rozgrzewka, co, w tym czeskim Cieszynie, przed tymi wszystkimi koncertami? Myślę, że tak. Pierwszy koncert w tym roku. Właśnie, pierwszy koncert w tym roku. Jakieś nowe kawałki? Pracujecie nad czymś? Jakieś nowości się szykują? Są nowe kawałki, jest Bloodsucker, jest Deep Purple, nowe kawałki. Naszych kawałków na razie nie mamy, musieliśmy wstrzymać, bo z przyczyn technicznych, o. Z przyczyn technicznych. Kiedy będzie płyta? Nie będzie płyty. My jesteśmy zespołem koncertowym. No dobra, zespół koncertowy, no ale no i właśnie, jak to jest? Wy się cały czas rozkręcacie, cały czas ćwiczycie, spotykacie się, czyli traktujecie to na zasadzie co, takiej dobrej zabawy? Co? Dobrej zabawy i żeby ludziom dostarczyć też zabawę, no. Na tej zasadzie. Czyli motyw przewodni, po prostu, żeby wszyscy dobrze się bawili. Tak, tak. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.